CMCCO. Dzisiaj po raz kolejny Street Fighter 4. Tak, tym razem przejdę tryb arcade jako postać, która u mnie kryje się pod numerem 9 spośród moich faworytów. Postać ta jest debiutantem na scenie Street Fightera. Pochodzi ona ze Stanów Zjednoczonych. Na imię ma Maya, ale my lepiej znamy ją jako Crimson Viper. W tłumaczeniu na polski oznacza to karmazynowa żmija. Tak, najpierw oczywiście filmik wprowadzający, w którym dowiemy się, jakie są zamiary tej właśnie postaci, którą jest Crimson Viper. Gdzie to arogancja? Ona po prostu myśli logicznie. Ach, kolejny telefon. Właśnie dlatego ja nie mam swojego telefonu komórkowego. Po prostu by mnie wkurzał ten sprzęt. Tak, zamiary Crimson Viper są takie, żeby po pierwsze przetestować właśnie podczas tego turnieju kombinezon do właśnie takich do walki. I drugi zamiar jest taki, żeby właśnie zdobyć dane projektu Bliss, o którym oczywiście jeszcze nic nie wiemy. No tak, Crimson Viper ukrywa się jako jest tak naprawdę podwójnym agentem. Jest niby wszyscy jakby myślą, że to jest agent S.I.N., a tak naprawdę ona właśnie te organizacje ma zamiar obadać. Tak, naszym pierwszym przeciwnikiem jest Feilong i właśnie przeciwko niemu demonstruje specjalny Crimson Viper. Teraz był Seismic Hammer, to był Burning Kick i Thunder Knuckle, które można wykonać na trzy różne sposoby. No jeszcze warto wspomnieć, że właśnie, że Burning Kick można wykonać również w powietrzu. Tak, naszym pierwszym przeciwnikiem jest Feilong. No, komóreczkę. Możliwe, że ona tutaj dzwoni do swojej córki, bo wiadomo, że Crimson Viper ma córkę. O, udał mi się na teraz naprawdę no dość trudny kombos. Może nie, teraz już się nie uda, bo on zablokował. To był właśnie combo z EX Seismic Hammer do tak zwanego high jumpa, czyli no, takiego dość wysokiego skoku. O, właśnie takiego skoku. No i podczas tego skoku wykonuje Burning Kick w powietrzu. Tak, kombinacje Crimson Viper nie są najłatwiejsze, ale no. No trzeba przejść, jest to jedna z tych postaci, z których trzeba wiedzieć jak korzystać. No właśnie walczę z inną taką postacią, czyli Genem. Gen jest jedyną postacią, która ma po pierwsze dwa style walki i po drugie ma dwie ultry. I może z którejkolwiek z nich skorzystać podczas walki. Tak, Gen jak się nie wiem, ma styl modliczki i styl żurawia. Tak, żeby uchronić się przed Seismic Hammer trzeba klękać, z kolei żeby uchronić się przed Burning Kickiem trzeba, no nie wolno klękać wręcz, bo się wtedy oberwie. Aj, byłem trochę za daleko. Okej, to jest tak zwany stun. Mówiąc w takim poketrenerowym języku, jest to tak jakby stan konfuzji. Kiedy to przeciwnik po prostu no, kręci mu się w głowę, musi się pozbierać zanim no, zdąży, no, zanim wykona kolejny ruch. Jest to naprawdę groźny stan, przeciwnik może podczas tego zrobić naprawdę wszystko. Okej, okay, to jest kolejny Abel. No, przeciwko takim postaciom jak Abel, no Viper nie jest szczególnie dobra. Właśnie przeciwko takim mocarzom jak właśnie Abel albo Zangief czy Rufus. Are you ready? Fight!
Okej, jeszcze jakoś mi idzie ta walka. Aj, on cały czas roluje. No i to jest właśnie Tornado Throw. Naprawdę irytujący ruch. Aj, przeskoczył. Jest kolejny Tornado Throw. Widzicie, on to wykonuje non stop. Teraz trzeba wykonać kolejne, bo zawsze tak robi. Że doskakuje do mnie i wykonuje kolejne Tornado Throw. To była właśnie idealna okazja na zaprezentowanie Ultra Crimson Viper, która nazywa się Burst Time. Kurde, on naprawdę... Kurde, kolejne Tornado Throw. Właśnie Apple no potrafi być czasami niezwykle irytującym przeciwnikiem. Ale pierwszy ruch tym razem jest mój. Aj, byłem trochę zbyt daleko. Kurczę, ale mnie dosięgnął. O, po raz kolejny chciałem wykonać swoje Tornado Throw. No i teraz, kiedy ja chciałem go rzucić, on wykonuje kolejny Tornado Throw. Aj, chciałem teraz wykonać Ultra, szkoda, że nie wyskoczyłem na czas. Kolejny Tornado Throw! Ten zdążył z Ultra na czas, tak jest, uda mi się. On chciał wykonać chyba tak zwany Change of Direction. No jest to atak, na który dość łatwo zareagować. Ajaj, ale on się, po prostu on się wszędzie kręci. O, teraz ładnie się zachowałem. O, ładny zrzut teraz u tabela. Ach, kolejny Tornado Throw. Widzicie, on to wykonuje non-stop. A myślałem, że go dostanę z tym. On się obraca jak szalony, naprawdę. On przegina trochę. Aj, byłem tak blisko. No dobra, już się udało. Chciał wykonać znowu Tornado Throw. Ale ja zdążyłem skoczyć i go wykończyć. Zagat. Po raz kolejny, no też jeden z tych mocarzy. Ale z nim właściwie jest raczej pół biedy, podobnie jak z Hondą albo Balrogiem.